Witam towarzysze, już drugi raz dzisiejszego dnia. Rano skomentowałem zamach terrorystyczny zorganizowany przez amerykańskiego banderowca na Donalda Trumpa. I tak jak zacząłem dzień od Ukrainy, tak na Ukrainie skończę, a konkretnie odniosę się do jutrzejszej rocznicy, okrągłej 85. rocznicy 17 września. No i w kontekście właśnie przyłączenia terytoriów Ukrainy Zachodniej, Lwowa, Wołynia i tak dalej do Ukraińskiej Republiki Radzieckiej, której to granice są podstawą do dzisiejszej Ukrainy. No, Ukraina z 1991 roku odziedziczyła granice po Związku Radzieckim i są to te same granice od roku 1954. A więc no i w temacie 17 września mam kilka pytań do was, towarzysze. A właściwie nie do towarzyszy, tylko do Polaków mam pytania dotyczące waszego stosunku do 17 września. Bo za moich czasów, to jest prawda, te moje czasy się jeszcze nie skończyły, no ale tak przez całe lata 90. i właściwie przez całe istnienie III Rzeczpospolitej ta data 17 września była bardzo mocno eksploatowana przez propagandę antykomunistyczną w Polsce. No i dostrzegam tutaj sporą niekonsekwencję. No bo zgodnie z dzisiejszą doktryną wszystko to, co dobre dla Ukrainy, jest również dobre dla Polski, to należałoby się zastanowić, jak Polska powinna odnosić się do właśnie tej daty 17 września w kontekście zmian terytorialnych, które uszczypliły powierzchnię II Rzeczpospolitej i powiększyły powierzchnię Ukrainy. Więc tak, pojawia się tutaj zasadnicze pytanie, czy dzisiejsze państwo ukraińskie, którego fundamentem ideologicznym jest kapitalistyczna kontrrewolucja, która dokonała się w 91 roku, i druga, trzecia czy czwarta faza tej kontrrewolucji, która zaczęła się w roku 2014, i ta druga czy trzecia faza kontrrewolucji z roku 2014 objawiała się fanatycznym antykomunizmem. Fanatycznym antykomunizmem i dekomunizacją. I ta dekomunizacja przejawiała się w roku 2014 w takim masowym niszczeniu pomników istniejących na Ukrainie, czyli pomników Lenina, pomników innych rewolucjonistów, pomników i cmentarzy żołnierzy radzieckich. Jednym słowem, Ukraina chciała w ten sposób definitywnie zerwać z komunistyczną przeszłością. No ja mam pytanie do Ukraińców. Jeśli zrywacie z komunistyczną przeszłością, jeśli potępiacie partię bolszewicką, jeśli potępiacie Armię Czerwoną, jeśli potępiacie, nienawidzicie towarzysza Stalina, to powinniście być konsekwentni i
wszystko to, co robił Stalin, wszystko to, co robiła Armia Czerwona, należy potępić i z tego zrezygnować. Jeśli Stalin przyłączył terytoria zachodniej Ukrainy do Ukrainy, to w ramach dekomunizacji należałoby zrzec się tych terytoriów. Nie można równocześnie potępiać wszystkiego, co komunistyczne. Nie można na każdym kroku podkreślać: nienawidzimy Stalina, a równocześnie korzystać z faktu, że Stalin przyłączył do Ukrainy zachodnią Ukrainę. Albo. To jedno. Druga rzecz dotyczy Polaków i polskiego państwa. Jeśli ciągle świętujecie datę 17 września jako taką właśnie zdradę, wbicia nóż w plecy, no jakie są z tego konsekwencje praktyczne? No? Czy świętowanie 17 września to jest świętowanie w rodzaju jakiejś takiej płaczącej baby i: O Boże, weszli, zabrali, o Jezu, a nasz rząd uciekł, ajajajajaj, ola Boga. Albo należy do tej kwestii 17 września podejść po męsku, no. Podejść zgodnie tutaj z duchem hymnu polskiego, no. Zakładam, że każdy słuchający zna mniej więcej słowa polskiego hymnu. Więc dla tych, co nie znają, no to przypomnę, że hymn się zaczyna od słów: jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Obca przemoc wzięła nam ziemię, towarzysze. Ja się zastanawiam, dlaczego? Dlaczego polski rząd nie zgłasza postulatów wynikających z polskiego hymnu? Więc ja jako komunista podchodzę do tego w ten sposób. Gdyby 17 września dokonała się na terytoriach, no, może nie 17 września, ale dzięki interwencji humanitarnej dokonanej przez Armii Czerwonej na wschodnich terytoriach II Rzeczpospolitej, no to dokonała się na tych terytoriach rewolucja społeczna. Jakby z tego punktu widzenia było to działalność postępowa, a więc podwójnie postępowa. Była to po pierwsze działalność postępowa ze względu na fakt, że miliony obywateli II Rzeczpospolitej dzięki wkroczeniu Armii Czerwonej zostali uchronieni przed nazistowską okupacją. Więc to samo w sobie już jest postępowe, a podwójnie było to postępowe ze względu na rewolucję społeczną, która się wtedy dokonała. Jakby z perspektywy komunistycznej, kiedy mamy do czynienia z dwoma wartościami. Pierwsza wartość to
istnienie państwa narodowego, a druga wartość to rewolucja społeczna. No to rewolucja społeczna jest ważniejsza od istnienia państwa narodowego. Czasami to się pokrywa. I w przypadku PRL-u mamy odzyskanie państwa narodowego, w którym dokonuje się rewolucja społeczna. Ale tutaj jakby z punktu widzenia właśnie tej rzeczywistości, tam właśnie tych lat 1939-1941, kiedy nie było państwowości polskiej na tamtych terytoriach, ale były reformy, czy też rewolucja, która się dokonała, i to jest postępowe i to należy popierać. W momencie, kiedy obecne państwo ukraińskie ma charakter nazistowski i przy całym syfie, jaki jest w Polsce, to jednak trzeba powiedzieć, że na Ukrainie jest znacznie gorzej, jeśli chodzi o jakieś takie wartości obywatelskie, jeśli chodzi o... No głównie o to chodzi, no bo jeśli chodzi o kapitalistyczny wyzysk, to załóżmy na stopień tego wyzysku jest podobny tu i tam. Ale no fakt, że dzisiaj no jednak Polska jest krajem z bardzo dużą tutaj dozą autorytaryzmu i łamaniem różnych tam takich tak zwanych swobód demokratycznych, no to jednak mimo wszystko cały czas są zachowane pewne normy. No i przede wszystkim państwo polskie nie poluje na polskich obywateli, żeby ich wysłać na pełną śmierć. No. Więc jakby z tego punktu widzenia no Ukraina rządzona przez Zełenskiego, która morduje swoich własnych obywateli, wysyłając ich na bezsensowną wojnę tylko dlatego, żeby Zełenski i jego koleżkowie mogli dostać kasę od zachodnich korporacji zbrojeniowych, no to im ta Ukraina, im zasięg władzy Zełenskiego będzie mniejszy, tym lepiej dla świata i także lepiej dla Ukraińców. No. To. Uszczuplenie terytorialne Ukrainy to szansa na mniejsze, nie wiem, odcięcie Ukrainy od terytoriów Lwowa i podobnych. To jest ratunek dla mieszkańców tamtych terytoriów przed werbunkiem do armii. No. Bo dzisiaj to oni sobie zażyczyli, że wkroczą do obwodu kurskiego. No i oczywiście no, po miesiącu tam teraz trwa kontrofensywa wojsk rosyjskich. No. Nikt z tych żołnierzy, którzy tam trafili, chciałem powiedzieć żołnierzy ukraińskich, no ale tam jest mnóstwo najemników. No. W każdym razie nikt z tych żołnierzy żywy z tego Kurska nie wróci. No. A jak będzie trzeba, to Zełenski będzie takich rajdów organizował jeszcze wiele. No. I będzie tam werbował ludzi także z terytoriów zachodniej Ukrainy. Więc chociażby dlatego należałoby postawić temat uratowania tamtych ludzi przed narkotycznym dyktatorem. No. No dobra, to wracamy do tej kwestii dekomunizacji. Co to jest dekomunizacja? Dekomunizacja to jest zanegowanie całej przeszłości z czasów socjalistycznych. Dekomunizacja w praktyce, no to w Polsce dekomunizacja wiązała się także z reprywatyzacją. A więc byli właściciele
byli właściciele, zgłaszali się do państwa i ściągali kasę. No. Zarówno kościół, jak i dawni burżuje i hrabiowie i tak dalej, i tak dalej. A więc powoływali się na zasadę, no, że my posiadaliśmy pewną własność i ta własność została nam odebrana w wyniku przemian społecznych, które dokonały się w Polsce. No ja oczywiście ten proces dekomunizacji potępiałem i reprywatyzacji potępiałem ze względu na fakt, no, że tutaj te pieniądze, które dostawał kościół czy burżuje, no to one szły z budżetu państwa, z podatków płaconych przez robotników, więc jest to coś skrajnie nieuczciwego. No, no ale jak już antykomunizm jest oficjalną ideologią naszego wschodniego sąsiada, to właściwie uważam, że zgodnie tutaj z ideologią, z linią, którą oni tam prezentują, no, polskie państwo i spadkobiercy polskich obywateli powinni tutaj wystąpić o rekompensatę finansową. Zakładam, że jakieś tam rzeczy istniejące na wschodzie, że to się wszystko da policzyć. No. Nie wiem. Infrastrukturę, która istniała, nie wiem, jakieś linie kolejowe, jakieś fabryki, kopalnie, czy co tam. Oczywiście te kresy to były biedne, no ale i tak, no, były duże. Ziemia. To wszystko ma jakąś wartość rynkową, no. No i zgodnie z zasadą, że nie wiem, no, idziecie sobie po ulicy, jakiś typ wam, nie wiem, ukradnie rower. No i ten typ, który wam ukradnie rower, kilka dni później umrze. I on ten rower przekaże swojemu dziecku. I to dziecko będzie na każdym kroku mówić: nienawidzę swojego taty, nienawidzę swojego taty. I to należy podejść do tego syna i powiedzieć: słuchaj, po pierwsze, ty mi to zabrałeś, więc oddaj. A tym bardziej powinieneś to oddać, jeśli nienawidzisz swojego taty. No. Więc ja nie rozumiem, na jakiej podstawie państwo ukraińskie korzysta z ziemi i własności z terytoriów, które dzięki Stalinowi zostały włączone do terytoriów ukraińskich. Bo ja bym oczekiwał, że albo państwo ukraińskie postawi wielki pomnik Stalinowi, taki pomnik na 100 metrów, no, we Lwowie, no, wielki pomnik Stalina, albo takie, nie, 100 to za mało metrów, no, 300 metrów, taki jak wieża Eiffla, takiego wielkiego Stalina, i po prostu codziennie właśnie obywatele zachodniej Ukrainy będą dziękować towarzyszowi Stalinowi za przyłączenie Lwowa do Ukrainy. Więc albo to, i wtedy gdyby Zełenski taki pomnik postawił i w literaturze i w propagandzie o Stalinie się dobrze wypowiadał, no to nie ma reprywatyzacji. Ale jeśli Zełenski tego Stalina nienawidzi, potępia,
To niech Zełenski zapłaci. To niech Zełenski zapłaci. No i teraz należałoby dokonać. Ja nie wiem, jaka jest tutaj. Ja nie wiem, towarzysze, jaka była metodologia tej komisji. Tej komisji, którą zorganizował PiS w sprawie tych reparacji niemieckich. Był ten Mularczyk, który doliczył się jakichś wielkich sum. Ale wydaje mi się, że podobna komisja powinna powstać w polskim parlamencie na temat własności zrabowanej przez państwo ukraińskie. A więc policzyć to wszystko. Jaka jest wartość rynkowa ziemi, która się tam znajduje? Jaka była wartość rynkowa fabryk, które się tam znajdowały? Infrastruktury, która się tam znajdowała? Jaka była wartość rynkowa majątku, który został zarekwirowany? To wszystko ma swoją cenę. No i niezależnie od tej ceny, no to także minęło tam ileś tam lat i można byłoby zapłacić odsetki. Co prawda nie za czasy Związku Radzieckiego, bo wtedy to służyło obywatelom, więc to jest jakby coś, co pomijamy. No ale od 91 roku, czyli 33 lata użytkowania terytoriów zagrabionych, no to powinno się właśnie policzyć i następnie poprzez właśnie metodę odsetek wyliczaną zgodnie z tą samą zasadą co kredyty hipoteczne, a więc aktualizacja co roku wielkości tego kredytu. I niech Zełenski płaci. No. Więc tak, no. Wy wszyscy, wy skurwysyny, którzy 17 września macie ból dupy, pokażcie, że macie jaja. Upomnijcie się o kasę od Ukraińców. No. Niech płacą. No. Ja naprawdę nie rozumiem, że 17 września to będziemy potępiać Stalina. Stalin nie żyje. No. Stalin nie żyje. Ile można gadać o sprawach ten. Pogadajmy o teraźniejszości. Jesteście wkurwieni na 17 września, to pokażcie swoje wkurwienie i powiedzcie Zełenskiemu: Zełenski, ukradliście, to zapłaćcie. Więc to powinna być jakaś taka linia polityczna, no i zwłaszcza no w końcu obowiązującą ideologią państwa kapitalistycznego jest świętość własności prywatnej. Własność prywatna jest święta, czy własność jest święta. No to jeśli własność jest święta, to ja nie rozumiem, no, że jak ktoś chce sobie kupić ziemię, nie wiem, żeby sobie wybudować dom, to przecież wartość tej ziemi kosztuje, no. A równocześnie można było zagarnąć, no nie wiem, tam chyba ze 150 tysięcy metrów kwadratowych. Sprawdźcie, towarzysze, jaka była powierzchnia tych terytoriów wziętych przez Ukrainę, no ale to tam. No to znaczy mi chodzi. Nie, pomyliłem się, towarzysze. Bo łącznie te terytoria, bo Polska przedwojenna miała bodajże 380 tysięcy i łącznie te terytoria, które nas interesują, to jest mniej więcej połowa. Czyli połowa 380 tysięcy to jest 190 tysięcy metrów kwadratowych,
ale z tych 190 tysięcy metrów kwadratowych połowa przypada na Białoruś. I ja swojego przekazu nie adresuję do Białorusi, bo uważam, że Białoruś jako kraj, który kontynuuje tradycję socjalistyczną, jak najbardziej jest uprawniona do tego, żeby tą terytoriami właśnie zachodniej Białorusi zarządzać. Oni nie są głupi, no. Oni wiedzą, że dzięki wkroczeniu Armii Czerwonej zjednoczyła się Białoruś i 17 września to jest święto państwowe na Białorusi. Dlatego z tej okazji pozdrawiam wszystkich Białorusinów w rocznicę waszego święta. No ale to uznajmy, że mniej więcej te terytoria zostały rozdzielone 50-50. Czyli połowa przypadła Białorusi, połowa przypadła Ukrainie. No to pewnie jest 90 tysięcy kilometrów kwadratowych. No. To jest, nie wiem, to chyba wydaje mi się, że ten mniej więcej te terytoria przyłączone teraz do Federacji Rosyjskiej, to jest właśnie koło tej wielkości. No więc mówimy o całkiem sporym terytorium, towarzysze. Była tam jakaś własność, więc niech banderowcy płacą. Dobra, co to kurwa za korek? No. Już jestem prawie w domu. Dobra, więc ten wątek zakończę, a powiem jeszcze kilka słów na temat Trumpa. W końcu zacząłem od Trumpa, to i na Trumpie skończę. Mianowicie, do tych wszystkich, którzy popierają Trumpa, no to ja mam taki message, że Trump to jest bardzo groźny człowiek. No, on tutaj na którym ze swoich wieców zapowiedział, że on będzie walczył o dolara. I powiedział wprost, no, to co ja mówię od dawna, no, to co ja mówię od dawna, to on powiedział to samo, tylko oczywiście z innej perspektywy. Mianowicie ja powiedziałem, trzeba robić wszystko, żeby świat odszedł od dolara, bo świat bez dolara to sprawi, że Stany Zjednoczone będą słabe. No. Imperializm amerykański osłabnie. I Trump to powiedział. Trump powiedział, że jeśli świat odejdzie od dolara, to będą konsekwencje dla Stanów Zjednoczonych takie, jakby przegrali wojnę światową. No. I porównał Stany Zjednoczone bez dolara do, nie wiem, Niemiec po II wojnie światowej. I dlatego właśnie, że Trump rozumie problem, to on chce tutaj bardzo drastycznie karać kraje, które odchodzą od dolara. No i że każdy kraj, który nie handluje dolarem, no to towary, które on wprowadza na rynek amerykański, będą objęte cłem 100%. No. Więc żeby po prostu dostęp do amerykańskiego rynku to był zarezerwowany dla lizusów, którzy coś tam produkują, dla lizusów, którzy właśnie handlują tym, używają tylko i wyłącznie dolara. No. Więc już pomijając jakby pomijając meritum, no, to co ważne, to jest to, że po pierwsze Trump zrozumiał problem, po drugie rozwiązanie, które on zaproponował, no to jest
No. No tutaj to należy sobie, to należy mocno no, przedyskutować, no. Co jest gorsze dla świata? No. Czy gorsza dla świata jest Kamala, która chce kontynuować wojnę na Ukrainie i wywołać trzecią wojnę światową poprzez eskalowanie konfliktu na Ukrainie? Czy gorszy jest Trump, który chce wywołać wojnę światową, zmuszając świat do używania dolara? No. Więc tutaj jest naprawdę wybór między dżumą i cholerą. I mam taką... No pytanie sam do siebie. No, kto jest gorszy, Trump czy Kamala?